the past. No one owes you anything, I think. You need a shotgun blast, a kick in the ass. So paranoid, watch your back. Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Maruk Obragieo, oglądacie kolejny odcinek serii Far Cry 5, maksymalny poziom trudności ciężki, gra na 100%. W ostatnim odcinku mieliśmy serię misji fabularnych, w jednej spotkaliśmy głównego bossa całego tego regionu, czyli niejakiego Jacoba. Udało nam się uciec przez niejaką grupę oporu, która tutaj działa, niejaką White Tails. Czyli ta jednostka, która rozpracowuje w tym rejonie Bramę Edenu. No i w tym odcinku chciałbym poświęcić typowo na misje poboczne. Taki mam system ogólnie. Dwie fabularne, dwie poboczne i zawsze jakaś poszukiwawcza. Zazwyczaj są skrzynki Preppersa, ale to tak zazwyczaj różnie to bywa. No i w tym odcinku zajmiemy się, na przykład, jak już mówię, misjami pobocznymi. Pierwsza na pewno z tych misji to będzie uzbrojony konwój w górach. A druga, to przetransportowałem się, jak widzieliście, tutaj w to miejsce. Tu miałem jakiś komunikat o tej gościówce, co tutaj łowi ryby. Ma dla nas jakieś zadanie. Ło! Myślałem, że spierdzielę tą sprawę. I spierdzielę, bo zaraz się utopię. A nie, dobra, dało się przejść. Dobra, i co tam ta koleżanka dla nas ma? Pewnie znowu jakaś misja z połowem. Mam chwilę. Meet me by the Claggett boathouse when you're done, and we'll get after the Admiral. Get ready for a fight, though, because that motherfucker, he's got some serious teeth. Admiral? Na ryby. Misja poboczna. Odkryto nowe stanowiska wędkarskie. Lipień arktyczny. Złów pasa, złów jeziotra, złów łososia. Dobra, i ona niby nam dała siedliska. No bez jaja, to są rejony Fejf. Nie jest za bardzo optymistyczne, zwłaszcza, że nie mam tu za bardzo szybkiej podróży. Gdzie ona to dała jeszcze te łowiska? Nie, anuluj. Wkurwia mnie to, że niby mam oznaczoną tą misję, ale w ogóle nie widzę tych łowisk. No i co, może na ryby. No i co? No niby złów pasa jest siostra łososia. Matko boska, teraz się będę bawił z tym dziadostwem. No niby tutaj mam znowu list nosa całego, czy coś, cholera wie co to jest. No nic, spróbujmy. Tam mam szybką podróż akurat. Tutaj złowimy jakąś rybę łososia na tym terenie. Tu jest akurat dobrze nam znany region Holland. Prawie ukończony na 100%. Już na 100% jest praktycznie ukończony, bo wszystkie misje tutaj wykonałem. Tylko zostały misje sięgające poza rejmir. Dobra. Gdzie to jest dziadostwo? To nie, to było tutaj, tak? Wisłonos. Basał i siostra. Jesiotra? Na pewno? Wisłonos jest cały, a ja mam złoty prąg, to nie. Troć to też nie. Nie wiem, no przekonajmy się, czy to chodzi o tą rybę, którą co oznaczyłem. Jesiotra łososia. Ciekawe, przydałby się kład albo helikopter. Chodzi z 300 metrów do celu. Nie chcę wam ciąć oncika w ogóle, bo mi takie upierdliwe cięcia mnie tak denerwują. Myślałem, że to wilk. Nie chce mi się ogólnie ciąć tych odcinków.
ogólnie większość pewnie nie, nie mamy tylko akcję, chcemy oglądać, tak dużo moich znajomych mówi. Nie chce mi się, powiem wam szczerze, momentami szukać na tych nagrań, tych wycinek 140, ale obawiam się, że niestety będę musiał ciąć, bo założę się, że na pewno to łowisko nie należy do tych, które mam tutaj oznaczone. Bo tam mam sklepikarę. To przy okazji bym sobie kupił... przy okazji bym sobie kupił nową broń. Chciałbym sobie wymienić granatnik, żeby urozmaicić gameplay na coś konkretniejszego. Handluj, a co mam zamiar kupić, to już wam mówię. Chciałbym kupić sobie to SA50, wolny stan. Ta SA50 jest przeznaczona tylko dla dobrze zorganizowanych bojówek. Niezbędny do obrony wolności stanu. Kup to oczywiście. Tak jest, weźmy sobie tutaj. Powiększmy sobie magazynek. Tak jest. Tumika nie będę brał. Zobaczymy, co to jest. Amunicja oczywiście jest też przebijalna do tego. Okej. I teraz sobie tak, przedmioty. Wszystko tutaj mam. Z amunicji chyba mam wszystko. Sprawdzimy z tej lepszej. Wszystko. Czyli snajperską też niby mam. Okej. Wow. Ale to jest typowa snajpa. Wow, może być zabawa, powiem wam szczerze. To może być wykurwista zabawa. Tylko tak, nie wiem czy to wziąć za granatnik, czy za M249. I tak sobie myślę, jakby to zrobić. Dobra, może zrobimy tak jak ten, a później sobie, później się zastanowimy. Dobra. Wędka. Nie wiem, czy to tutaj o to chodzi. Dobra, zwijaj. Powoli, drobnymi ruchami. Nie wiem, czy to o to chodzi w ogóle. Ale mi się wydaje, że to nie o tą rybę chodzi. Tam gdzieś strzelają, poszą mi ryby, śmietniki. No coś tam się... O! Dobra. Za mi linka pójdzie w cholerę. Wściekła ta ryba. Jak wam się linka robi czerwona albo żółta, to radzę wam puścić prawie przez myszę, bo się spieprzy ta zabawa w rybaka sama. Czy strażaka sama, rybak sama, jedna cholera. No, ile ja się będę bujał? O, właśnie o tym mówiłem. Niby mam tą umiejętność, żeby szybciej te ryby łowić, ale... O, teraz trochę... Może źle tą wędką kierowałem, bo zazwyczaj musicie w przeciwnym kierunku niż płynie ryba szarpać się z daną osobliwością. O, by mi zaraz jeba linka. O, dobra, nie w tą mańkę, teraz tą. O, mały wóz. Dobra, jedziemy. Jakie dziadostwo wredne. Dobra, może o tą rybę chodzi, jeżeli tyle się z nią bujam. Znowu jebnie milinka. Nie no, matko boska, pół odcinka na jedną durną rybę. No kurwa mać. Gdzie no, idziesz czy nie? Siłuj się z rybą. Ja sam mi spieprzy, nie? No dajesz, kurczę, nawet nie wiecie jak wyginam tą rękę teraz, prawą, żeby tą kurwistana złapać. O,
O, jest. Dobra, jednak to o tą rybę chodziło. Dobra, jedziemy dalej. O, tam widzę plecak. Weźmy sobie go. Dobra, kolejna lokalizacja. Ścierwa. Złów basa całego. Powiedz mi, gdzie ten bas jest. Bas, dobra. Tylko teraz tak, oznaczyłem go. To jest region Faith, ale tutaj mam szybką podróż. Mam nadzieję, że laska mi nie wkurwi się znowu i nie będzie mnie dręczyć tymi jej schizami powodowanymi przez narkotyk, który hodują bramy Edenu, czyli ten cały kult, ale zawsze zapominam nazwy tego narkotyku. Dobra, może z buta pójdę, albo autem. Albo autem, faktycznie. Mam właśnie akurat... A nie, myślałem, że to auta to typowe szroty. Widzicie, na tym regionie jest dużo tych narkotyków. Oho. Wow, jednym strzałem. Zajebista ta snajpa. Kurczę, i dwóch zabiłem. Nie, ta broń mi się podoba, jest moc. Dobra, weźmy sobie może speedrun. Czyli dokokrzenie szybkości. Oj, z dupę zbita, bo niestety dokokrzenie szybkości nie działa przez wodę. Ale na szczęście tam daleko mi tego nie brakuje. I muszę przepłynąć. Może spróbujemy. Takie typowa dzisiaj misje wędkarskie, ale poboczna to poboczna, tak? W ostatnich odcinkach mieliśmy... Wow! Durny śmieć. Zaraz ginę. Ale ci jedne śmieciu ze snajpy to będziesz żałował. Masz, kurwiszonie. Dobra. Pięknie. Co jest znowu? Dobra, nie było tematu. Dobra, 300 metrów do celu. Powiem wam, że nie wiem, czy tą ciężką broń maszynową nie zmienię sobie na granatnik. Po prostu, bo i tak w większości działam na strzelbie, jeżeli mam już posługiwać się jakąś bronią, taką typową na szybkie strzały. A na daleko dystansowca to mogą być ta snajpa i tyle. Ona potrafi jednym strzałem załatwić dwie osoby. Także naprawdę super sprawa. Gdzie są te łowiska? Pierdolę. Dobra. To jest gdzieś tutaj. Oj, oj. Się zaczyna robić stromo. Nie podoba mi się, bo to jest region Faith. Bardzo niebezpieczny region. A ja sobie obrałem za cel region Jacoba po regionie Holland, także wolałbym się trzymać planu. Tu jest dużo okultystów. Znaczy kultystów, przepraszam, nie wiem czemu mówię okultyści. Kurwa, niedźwiedź. Kurwa, mogę go łatwo. Headshot! Pięknie, ta broń jest naprawdę kozacka. Fajnie, żem sobie zmieniłem. O nie, ta szmata, wykurwiaj! Ten paździro. Dobra. Wow. Dobra, znikła. Dobra, bierzmy się za wędkowanie i jak najszybciej zbywajmy się stąd. Dobra. Spróbujemy złowić tego bossa w sieci ryb. No, już niewiele brakuje. Ale kurwa dzisiaj bierze. O! W dobrej minucie to powiedziałem. Dobra, teraz się siłujmy zaraz. Pęknie milinka. Powiem wam, że są wymagające te cholerne ryby. To nie są zwykłe zabawki, jak to zazwyczaj przy zwykłych... Jest, mam gnoja. Przy zwykłych połowach. Masz czerwono oki, złowiono.
Został nam tylko łosoś. Gdzie ja mogę łososia dorwać? Droć to nie. Strong. Jak strong, to gdzieś i łosoś musi być. Złoty strong to też nie. Strong też nie. Złoty trać. No moment, żeby nie przeciągnąć odcinka, to ja sobie po prostu poszukam na tym, na poza nagraniem, gdzie jest ta ryba i widzimy się po cięciu. Powiem wam, moi drodzy, że zjebałem tą misję i to równo, bo złapałem 3 ryby i brakuje mi tylko jednej, łososia, i powiem wam, przeszukałem wszystko, cały ten teren i widocznie nigdzie jeszcze nie zdobyłem w ogóle informacji, bo tu czasami zdobyjecie takie ala czasopisma, wędkarskie, i z nich dowiadujecie się, gdzie dana ryba jest na danym regionie lub miejscu. Ja niestety mam złowić łososia i szukałem wszędzie, niestety nigdzie go nie mogę znaleźć. Mam nadzieję, że gdzieś go znajdę w jakimś sklepie albo coś tam, jeżeli chodzi o region Faith albo region Jacoba. Wtedy góry Whitetail to jest rejon Jacoba. I może jeżeli zdobędę jakieś czasopismo wędkarskie, gdzie będzie o łososiu, bo to łososia mam jeszcze potwierdzenie. Tak, o łososiu to wrócę do tej misji. Tym razem weźmiemy sobie za kolejną misję poboczną, już żeby nie przedłużać tego odcinka, uzbrojone konwoje w górach. Oznacz. A przy okazji weźmiemy sobie jakiś punkt umiejętności, bo zdobyłem przy okazji 10 za te ale nieudane połowy. I co to bym chciał? Sabotaż. Podaj do maski pojazdy, przytrzymaj. Nie, to mi się raczej nie przyda. Torba na amunicję taktyczną. Więcej miejsca na amunicję do i strzelb. Mistrzostwo walki wręcz. Broni walki wręcz, wstrzymasz przeprowadzenie i wycelowanie zamiast broni krótkiej. Torba na amunicję specjalną. Ciekawe, powiem. Automatyczna naprawa. Duch. Powodujesz mniejszy chaos podczas chodzenia, biegania i lądowania. Otrzymujesz też mniejsze obrażenia od upadku. Działa także w salonie gier. A co to by było? Wzmocnienie zdrowia. To weźmy sobie to może. Okej. Palnik naprawczy. I mam jeszcze 5 punktów. Cichy sprint. Poruszaj się po przykucnięciu, jest znacznie szybszy, działa także w salonie gier. I weźmy sobie, a może to? Zwinne palce? Nie, weźmy sobie może tą umiejętność. No i będzie grało. Dobra. Zniszcz helikoptery Jacoba. Powiem wam szczerze, że do tej misji wziąłbym sobie granatnik, ale tu chyba nie ma sklepu. Z tego co tutaj widzę. Weźmy sobie mapę, ogarnijmy. Nie, tutaj nie ma sklepu, a najbliższe helikoptery nie wiem gdzie są. Weźmy to w kurwie, niby mam. A jest tutaj. Jest jeden pierwszy helikopter. Niestety nie mam szybkiej podróży. Mnie to bardzo wpienia. Ale tutaj mamy najbliżej. Weźmy sobie. Spróbujemy poprzez snajper rozwalić te helikoptery. Ta snajperka ma silniejsze pociski, może je wykorzystam. Ale teraz żałuję, że nie mogłem, że nie wziąłem sobie z tych ulepszeń tam. Z punktów, talentów, większej ilości lepszej amunicji. To by się mi przydało. 390 metrów do celu. No to może już pójdziemy. Z buta. Tu mamy jakieś nerka. Będę cały czas patrzył te jakieś miejsca wędkarskie, żeby zdobyć tego łososia. Powiem wam, naprawdę nie wiedziałem, że będzie tak ciężko ze złowieniem tej ryby. Ale niby łosoś, niby w Biedronce przejście kupita, a niestety w Far Cry'u takiej łatwo nie upolujeta. Niestety. Powiem wam, że będzie mi się wydaje, że te cholerne konwoje będą latać. No a jak? Musimy gdzieś zorientować sobie helikopter najlepiej. Gdzie tu mam najlepiej jakieś miejsce do helikopterów? Tutaj mamy. Dobra, przetransportujmy się tutaj. Weźmiemy sobie ten helikopter, który odblokowałem w poprzednim odcinku.
i spróbujemy te latające cholery Jacoba postrącać jeden po drugim. Jezu, on ma wredną mordę. Tu już nawet ich główny brat nie ma takiej chamskiej. Jakby tam było. Jacob nie. O matko, jak mi się spać, przepraszam. Użyj. Tak jest. Dobra, mamy helikopter. Koleżanka, zejdź mi. Dobra, no to co? Powiem wam, że do tej akcji może nam się przydać Nick. Także wezmę sobie Nika. Jazz sobie na razie odpuśćmy. Chodzimy i zabawmy się z tymi zastanymi helikopterami. Wyższe rakiet, zmień broń, to jest X. W dół. Przytrzymaj w górę, dobra. Pora lecieć. Dobra, gdzie mam te konwoje? No, trochę do celu jest. Ale helikopterem to moment. Spójrzcie na ten wskaźnik odległości. Na żółtym kolorem. Jak szybko spada. Co byśmy sobie zrobili? Może rakiety sobie na wszelki wypadek. Zobaczymy, czym te helikopterki będą dysponować. Naprawdę piękne krajobrazy. Boże, się spaliście. Kurde, nagrywam tak samo. Piękne krajobrazy Far Cry'a. Spółka do wynajęcia Jesse Black jest... Nie przeczytałem dokładnie. Ja pierdzielę. Lecę i lecę, końca nie widać. Ale no, zobaczcie tę grafikę. Zajebiste jest, naprawdę. A nie, bo to prawie jak real, nie? Ale weźmy się za robotę. Może jak się tam zniżało C chyba. Zniżę się C. Będę powoli się zniżał. 800 metrów do celu. Jeszcze się zniżę. Okej, bo to będzie jakiś pedalski helikopterek kultu. Znając życie. I jeszcze się obniżymy. On naprawdę nisko lata. O, już gnoja widzę powoli. Dobra, to nawet nie jeden, a dwóch, a nawet i trzech. Pora ich nakurwiać. Dobra, jeden stącony. Drugi tak samo. Jeszcze rakietki, pupa. A nie trafiłem nic. Dobra, pora się z nim trochę zabawić. Zmiana broni, nie. A mam cię, a perfidnie zarobił. Uzbrojony konwój w górach, ukończono. Wypełniona misja. Tak jest. Przydałoby się jakoś wziąć jakąś jeszcze misyjkę, żeby nie było nudno. Tutaj sobie więc w takim bądź razie wylądujemy. Okej. Wyłażę z tej imprezy. I tak, ja sobie wezmę granatnik zamiast tej ciężkiej broni maszynowej. Powiem wam szczerze, tutaj akurat mam sklep i tu akurat mam misję poboczną, zwróćcie uwagę. Jest oznacznik. Cieszę się, Heniek, ale na razie wezmę sobie tylko broń od ciebie. Znaczy amunicję, przepraszam bardzo. Apteczki. Zmienię sobie broń, czyli tak, wezmę sobie granatnik. Granatnik jest tutaj. I zamiast ciężkiej broni. Okej. Czy z tej lepszej amunicji mam wszystko? Wszystko, dobra. Dzięki, Heniek, za wszystko. Dobra, teraz mamy trochę zmieniony repertuar walki. Weźmy sobie, zmienimy strzelbę. Weźmy na górę, przejmijmy sobie jeszcze jedną misję. Jest 24 minuty odcinka. Będzie jak znalazł. Dobra, tamta laska ma coś dla nas.
Jestem ciekawy co. Słucham cię, koleżanko. I got a serious problem. Could really use your help. You did good here. Saved a lot of people. Thanks. Thing is, I know these fuckers. They're like clockwork. The trucks they send to pick up the next bunch of recruits are already on their way. I want to set up a little welcome party when they come through the front gates. We're gonna blow those trucks sky high so they'll never use them again. Podoba mi się ten plan. Can't let them get away. We've gotta get ready. Komitet powitalny, misja poboczna. Przygotuj się do zasadzki. Dobra, niby jestem przygotowany. Wezmę sobie lepszą amunicję. Tak jest. No to zapraszam do tańca. Tępe dziwki. Oj. Dobra, powiem wam, że ta lokacja jednak tutaj, to miejsce jest jeszcze lepsze. Nie wiem, czy ja tam minę mam. Przygotuj się do zasadzki. Ja chyba tam mam zejść. Nie, zniszcz ciężarówki więźniów. Dobra, one zaraz będą. Przygotowana lepsza amunicja. To gdzie jest ta ciężarówka? Mam ją na mapie? Powiem wam, że nic tutaj nie widzę. A dobra, coś jest. Jeden załatwiony. Pięknie. Ło. Dobra. Ło, piękne. Komitet powitalny ukończono. Piękna zabawa. 100 punktów do poziomu oporu. Zajebiste, to była piękna akcja. Naprawdę jestem na siebie dumny. Czy masz jeszcze, koleżanko, coś dla mnie? Czy już nie? Chyba już nic nie ma dla mnie. Dobra, czy coś gdzieś tutaj mam jeszcze jakieś misje? Rozejrzyjmy się, jeżeli chodzi o poboczne oczywiście. Tutaj chyba nic dla mnie nie mają. Dobra, że mamy 26 minut odcinka, to może sobie dzisiaj zrobimy taki krótszy odcinek. W następnych odcinkach wykonamy sobie bodajże chyba posterunki kultu. Tak mi się wydaje. Będzie to tu i na pewno tutaj będą posterunki kultu uwalniane, a później zajmiemy się misjami głównymi. A nie, jeszcze skrytki Preppersa będą. No ale już. Z mojej strony to tyle, 27 minut odcinku, ostatnio było 36, 33, także zróbmy sobie teraz dwójeczkę z przodu. Mario Cobra G gry na maksymalnych poziomach trudności. Dzięki, że byliście ze mną. Na początku trochę skopałem z tym wędkowaniem, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zdołam odkryć lokalizację punktu tego łososia. Dzięki, że byliście ze mną i czekajcie na następnych odcinków. Na razie, cześć.